dość przeciętny budżet takiej gry, nazwijmy to niezależnej. Tak? Mhm. Specjalne określenie na tego typu produkcje są gry indie, a skrót od independent. I te gry, średni budżet w tej chwili w Polsce to jest około 250–300 tysięcy złotych. Kulturotwórcza rola gier jest jak najbardziej. Choćby nasz Wiedźmin, który jest jakby bardzo znaną grą na świecie, przyczynił się do w wielu sytuacjach do bardzo zaskakujących historii. Otóż w wielu krajach, gdzie Polska nie była kompletnie kojarzona, nikt nie wiedział, gdzie ten kraj się znajduje. Nagle właśnie okazało się, że słowiańszczyzna, słowiańskość zaczyna być interesujące i nagle te kraje właśnie z Europy Centralnej są odkrywane. Postanowiłem, że tak, mój drogi, będę miał ten adres e-mailowy i zacząłem szukać firmy, która takie usługi świadczy. Szczęście było takie, że firm w Polsce działających wtedy były raptem dwie. Jedna była w Warszawie, a druga mieściła się w Bielsku. Niemniej jednak są też gry tak zwane poważne. To jest całkiem ciekawy obszar. To gry, które mają służyć czemuś szlachetnemu. Przykładem może być gra, która się nazywa Sea Hero Quest z Anglii, stworzona przez współpracy z firmą T-Mobile. Nie będę reklamował akuratnie. Ale gra służy do diagnozowania demencji starczej i Alzheimera osób starszych. Prosta mechanika, w której gra się stateczkiem, porusza się po labiryncie kanałów. Trzeba zapamiętać drogę, tam mamy czas od czasu mgłę, jakiś wiatr i tak dalej, który nam zaburza orientację. I co się okazało? W sytuacji, której zagrało w tę grę około 2 milionów ludzi, dane, które były pobrane jednocześnie z tej gry, pozwoliły na opracowanie metody diagnostycznej, która trwa do kilku minut. Gry są często demonizowane, dlatego że tam jest dużo przemocy i poza tym uczestnik ma kilka żyć i później tak się wydaje młodemu człowiekowi, który się zagra za bardzo, że tak właśnie wygląda życie. A chyba tak nie jest. Naukowcy, którzy badają ten problem, oczywiście się spierają nad punktem, którym gry mogą być niebezpieczne.